Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Piątek, zaczynamy nowego vloga, który 27 będzie... stycznia, równy miesiąc do moich 22 urodzin. Wow. Jest równy miesiąc, wow. A dzisiaj rano dostałam od kuzynki zapytanie, czy robię urodziny dla rodziny. I mam teraz potężną kminę. Muszę się popytać ludzi, mamy, taty, Kevina, czy nie mamy jakiś planu na ten dzień. I tak no nie, dalej. My nigdy nie mamy planów na ten dzień. No nie, w zeszłym roku Kevin mnie zabrał. Co? Na imprezę urodzinową w zeszłym roku Kevin mnie zabrał. Więc to nie jest tak, że nie ma planów. Ale my zawsze jesteśmy gotowi na swoje urodziny. Tak. O to chodzi, że nic innego sobie nie planujemy. A jak będziemy planować tobie, no to jakoś to zorganizujemy, ale ten przyjęcia niespodzianki rodzinnej nie urządzamy, więc my po prostu będziemy, więc na nas się nie patrz. Kochani, właśnie robimy vloga, który będzie opublikowany w sobotę, to właśnie chciałam przed chwilką powiedzieć. Paulina robi sobie omleta z płatkami kukurydzianymi. I owsianymi. I owsianymi, a ja już mam przygotowane śniadanko. Ja sobie zrobiłam tutaj, aha, bo równocześnie kiedy nagrywamy tego vloga, robimy live'a na TikToku, więc kochani, zapraszamy na naszego TikToka. A ja sobie zrobiłam twarożek z pomidorami i z oliwkami i z jogurtem. Zaraz pokażę to na live'ie, kochani, pokażę wam zaraz, nie martwcie się. Aha, i do tego jeszcze chlebek. Do tego jeszcze chlebek. O, psy kulisy, tutaj chcą... Kulisy. Tak, psy, odsuń się. Psy tutaj chcą się dobrać do naszego jedzonka, ale my im nie damy. Kochani, do tego twarogu mojego będzie chlebek żytni. Pozdrowszy podobno od tego pszennego. Kochani, przez ostatnie dni nie byłam na siłowni. Nie byłam na siłowni, ponieważ miałam miesiączkę, a ja w te dni, gdy mnie brzuch boli, po prostu nie lubię na tą siłownię chodzić. Poza tym byłam z Tomkiem na tatuażu wcześniej i po prostu no, minęło. Nie zdarzyło się, tak? Bo już dostałam głosy, co z moją siłownią, bo ja na Instagramie naszym powiedziałam, że będę zdawać relacje. Wtedy, kiedy będę na siłowni, to będę to pokazywać. To ojej, będzie taki Luna, dziennik. Luna. To będzie taki dziennik, a ostatnio właśnie nic nie pokazywałam i widzowie pytali się, widzowie i nasi obserwatorzy na Instagramie pytali, czy ja pani już... Pani Kasiu! Czy, co z pani treningami? Więc ja się tutaj grzecznie tłumaczę. Ale jutro idę na siłownię, idę na zajęcia, właściwie nie na siłownię, na zajęcia, uważaj, bo to jest bardzo gęste. Wiem. Idę na zajęcia, na dwa zajęcia, fit mix i stretching. Także jutro zaczynam znowu. Znaczy nie zaczynam znowu, kontynuuję po prostu, bo to głupio zabrzmiało. Usiadłam wreszcie przed biurkiem i mogę zacząć się malować. Ale kochani, prawie w ogóle nie posprzątałam, więc jutro będę musiała szybko wrócić do domu albo szybko wyleczyć koco, bo będzie wielka spina. No a dawno nie byłam na imprezie, więc nie chcę sobie jej dzisiaj po prostu odmawiać, bo byłam na posiadówce u kuzyna, ale to nie była impreza. I wiecie co, ja dzisiaj oglądałam w ogóle stare, wyróżnione relacje u mnie na profilu i na profilu O Matko i Córko i sobie tak pomyślałam, oh my god, a ja się pięknie umiałam pomalować. I ja wtedy sobie tak bardzo ujmowałam, mówię, nie no, ten makijaż jest taki zwyczajny i mam, kochani, nauczkę. Ja wtedy powinnam serio dalej się malować i nie poddawać, bo malowałam się serio super i jak sobie pomyślę, że ja się malowałam tak fajnie wtedy, a teraz nie zrobiłam tak pięknych kresek jak te 2 lata temu, to się po prostu chwytam za głowę i mówię, Boże, jak ja byłam głupia. Także, kochani, doceniajmy siebie i w ogóle to jest bardzo ważne, bo ja się troszeczkę poddałam, a mogłabym być teraz, wiecie... Sławną make-up artist. A mówię, nie, przecież ja nie mówię, że tak ładnie, a malowałam się serio super. I dziękuję wszystkim tym, którzy tak mi mówili, bo mówiło mi tak mnóstwo osób, więc miałam co chwilę komentarze, może znowu nagrasz jakiś filmik makijażowy. Ja mówię, nie, no co ty, przecież się nie umiem malować. Umiałaś się malować i to zarąbiście. Więc muszę przypomnieć sobie o swoich makijażowych skillach i zacząć się znowu malować. Kochani, tak prezentuje się mój makijaż. Mam tutaj bardzo ładne, zimne światło, więc idealnie wszystko widzicie. Całkiem wyszło, jestem zadowolona. Mam przepiękny cień skowo na powiece i on daje taki efekt, po prostu każdy ślubniak wygląda w nim perfekcyjnie, a już malowałam nim pannę młodą, więc wiem, że jest ekstra. No i zrobiłam sobie takie pseudobiegi, wyglądają sztucznie, ale już trudno. No i tak, jestem zadowolona. Brwi też mi spoko wyszły.
I przyjechaliśmy z Kevinem do restauracji Cassandra, jest to karczma. Jesteśmy sami, znajomych jeszcze nie ma na domówce, więc stwierdziliśmy, że w sumie to możemy... Zjemy coś przed. Tak, zjeść sobie przed, musimy zrobić dobry podkładzik. A tutaj jest całkiem tanio, a dania są bardzo dobre. Zobaczcie, jakie zupki są tanie. Coca-Cola jest za 9 zł, z tego co kojarzę. 6 zł? O kurde, to w ogóle bardzo mało. Myślałam, że jest droższa. Serio, bardzo... Bardzo przystępna cena. Jeżeli jesteście z Rybnika i z okolic, to polecamy. Tak? Tęskniłam za nim. Dzień się nie widzieliśmy. Słodko. No, daj łapka. No i ja mam devolaya z serem i kluskami. Mój ulubiony, cieszę się, że miałam możliwość go zamówić. Tutaj zestaw suróweczek. Również zestaw suróweczek i devolaya, ale z masą i z frytkami. Ty już jak zwykle jesz, tak? Niepokorny. Dobry? Powiedz, że dobry. Dobry. Jesteśmy teraz w Biedronce na szybkich zakupach, bo na imprezkę, w ogóle do kogoś w odwiedziny, nie wypada przyjść z pustymi rękami, więc wzięliśmy jakieś napoje, chipsy i idziemy po mrożoną pizzę Giuseppe. Mój totalnie ulubiony smak, cztery sery. Bierzemy. Polecajka! Gapa ze mnie. Żeby udokumentować, że jestem dzisiaj na zajęciach, musiałam między jednymi a drugimi lecieć do samochodu, ponieważ zapomniałam telefonu. No i nie miałam jak wam tego nagrać. Nie uwierzylibyście mi na słowo, a tak widzicie, jestem ubrana na sportowo, jestem po fitmixie, a teraz idę na streczik. Także udokumentowany. A po imprezie Kevin zrobił mi śniadanko. Chyba zasłużyłam, chyba nie byłam nieznośna. Ale się cieszę. Idę szamać, póki ciepłe. Trening odbębniony, a po treningu zakupy. Jestem już właśnie po. Byłam w Lidlu i muszę powiedzieć, że obsługiwała mnie przemiła kasjerka, młoda dziewczyna, 20 parę lat, bliżej 20 niż 25, chyba że tak młodziutko wyglądała. Ale muszę wam powiedzieć, że miałam dużo zakupów. Przez cały tydzień do sklepu nie chodziłam, więc dzisiaj się uzbierało. I muszę powiedzieć, że kasjerka kasowała mnie w takim tempie, abym mogła sobie wszystkie zakupy na bieżąco pakować do toreb. Zazwyczaj bywa tak, że kasjerki się bardzo spieszą i po prostu przesuwają tymi produktami, przesuwają. Robi się hołda, ja zaczynam przyspieszać, żeby pakować te zakupy. Czasami potem jest tak, że na spód daje śmietanę. Ta śmietana potem w domu jest rozwalona. Zaczyna być, wiecie, tak stresowo, bo te wszystkie zakupy zaczynają, wiecie, gdzieś tam upadać, spadać. Często bywało tak, że moje zakupy mieszały się z zakupami osoby, która jeszcze... nie zdążyła swoich produktów pochować do swojego koszyka, więc te produkty się mieszały. Potem okazywało się w domu, że nie mam śmietany. Zamiast dwóch kostek masła mam tylko jedną kostkę. A tutaj po prostu na spokojnie, powolutku, to znaczy, wiecie, no nie w ślimaczym tempie, ale w takim normalnym tempie. W tempie, kiedy można po prostu zakupy do toreb pakować. I jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo zrobiła mi dzień. Pożyczyła mi miłego dnia, uśmiechnęłam się do niej, ona do mnie też, więc myślę, że jej dzionek dzięki temu mojemu uśmiechowi też będzie lepszy. Także kochani, bądźmy dla siebie mili, uśmiechajmy się do siebie, napotkanej osobie, z którą mamy jakiś kontakt, życzmy miłego dnia, a świat będzie piękniejszy. Jestem już w domu i ostatnio robiłam food haul, więc myślałam, że tym razem sobie odpuszczę, ale w Lidlu i w Biedronce są produkty warte pokazania. Te produkty chciałam sobie kupić już jakiś rok, dwa, może i nawet trzy lata temu. Widziałam je bardzo często na Instagramie, na YouTubie. Dziewczyny polecały, mówiły, że pyszne, do tego zdrowe, ale jakoś wchodziłam na stronę tego sklepu
I nawet wkładałam rzeczy do koszyka, ale jakoś nigdy nie zrobiłam tego kroku dalej, nie zapłaciłam i nigdy te produkty do mnie nie dotarły. Aż w końcu zobaczyłam je w Lidlu. Akurat tutaj mam napój po prostu białkowy. Mi nie wszystkie napoje białkowe smakują. Mam z tym wielki kłopot. Muszę sobie robić różnego rodzaju koktajle. Nie jestem w stanie wypić po prostu normalnie wymieszanego tego proszku z wodą albo z mlekiem. Mnie potem dli, jest mi niedobrze. Więc tutaj mamy jakieś smakowe. I dziewczyny, które miały ten sam problem, mówiły, że to białko daje radę. No zobaczymy. Wzięłam tutaj kokosowe, właściwie tylko te dwa smaki były w Lidlu. Kokosowe i orzechowe. I gdy właśnie zastanawiałam się nad tymi produktami, jedna klientka powiedziała mi, że w Biedronce jest tego dużo więcej. A że w drodze do domu mijałam Biedronkę, no to wstąpiłam też do niej i tam okazało się, że faktycznie asortyment jest bardziej zróżnicowany. Mamy tutaj owoce w żelu, tutaj mam marakuje i co? I wiśnie? Wiśnie albo czereśnie. I mam też kremy. No i tu jest ten sam smak. Tak, dokładnie. Biała czekolada i orzechy. Tutaj mam kokos i co? I kremy mleczno-orzechowe. No i do tego zobaczyłam takie pyszne ciasteczka. Wyglądają naprawdę mega, mega apetycznie. Smaków było dużo więcej. Myślę, że co najmniej z 6. Ja akurat wybrałam te dwa, bo te ciasteczka po prostu tutaj wyglądają mega, mega dobrze. No i co? No i będę testować. No i w końcu na mnie przyszła pora, aby te produkty znalazły się w mojej kuchni. No i bardzo dobrze, że te produkty znalazły się w Lidlu i w Biedronce, bo w końcu mogę ich spróbować. Chyba nie zdecydowałabym się na kupno w internecie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, tak mam. Czasami wchodzę do sklepu, wkładam rzeczy do koszyka w tym sklepie internetowym, potem wychodzę z tego sklepu i zapominam. Tak jest z ciuchami, z butami i na przykład z nutlof. Tak było. I kochani, kupiłam jeszcze w Lidlu, kupiłam pierwszy raz makaroniki. Makaroniki w 6 smakach, 12 sztuk, 6 zł chyba kosztowały, albo 12 zł, ach nie pamiętam. Ale podobno też są smaczne, więc no cóż, no, spróbujemy. Kochani, Kevo zrobił mi hot doga, wygląda przerewelacyjnie. Ogóreczki, kukurydza, sosiki, paróweczka i oczywiście cebulka prażona. Wow! A, no i bułka to jest bagietka, słuchajcie, z piekarni. Mniam. Ten hot dog jest przepyszny, tu jest nawet ser. Pierwszy raz jem hot doga z serem. Mam super chłopaka i dzięki niemu mogłam zjeść najlepszego hot doga w życiu. Witajcie kochani, w niedzielę, jest raniutko, więc nie wyglądam zbyt ciekawie, ale myślę, że wyglądam tak jak większość was, jak rano wstajecie. Rano, godzina 9, więc muszę zacząć gotować rosół. Wczoraj kupiłam porcję rosołową z indyka, porcja rosołowa z indyka, porcja rosołowa z kaczki. Mamy tu jeszcze ćwiartkę z kaczki i ćwiartkę tylną z kurczaka. I to całe mięsko właduję zaraz do wielkiego garnka, aby ugotować przepyszny rosołek. A jak wygotujecie rosół? Czy tak jak Magda Gessler przez 5 godzin na małym ogniu? U mnie akurat na indukcji, ale nastawionej na malutką, niziutką temperaturkę. Zazwyczaj przez pierwsze 2 godziny gotuję tak na czwórce, piątce, aby tak ten rosół tylko pykał. Piszcie, czy wy gotujecie rosół z jednego mięska, czy dajecie do garnka kilka. Ja zawsze daję co najmniej 3. Tak powiedziała Magda Gessler. I właśnie gotuję rosół minimum 5-6 godzin. Moja mamusia tak długo rosołu nie gotowała. Myślę, że tak statystycznie godzinkę, dwie, aż po prostu warzywa i mięso będzie miękkie. No ale jak Magda Gessler powiedziała, no to co ja mogę? Powiedziała, że tylko takie gotowanie rosołu jest prawidłowe. Co zrobić?
I z czeluści półki wyciągnęłam garnek do zadań specjalnych. Wyciągam go tylko wtedy, gdy przygotowuję potrawy na święta. Albo gdy gotuję rosół. No i jest to garnek 9-litrowy i powiem wam, że tego rosołu wcale nie jest za dużo. Zobaczcie, jak nas naciągają producenci. Właśnie otworzyłam paczkę z ćwiartką z kaczki. Zobaczcie, ile tutaj jest tłuszczu. I on był tak schowany, wiecie, żeby nie było widać. Tutaj wygląda ładnie, ćwiarteczka z kaczuszki, a po odwróceniu, proszę bardzo, zawinięte 0,5 kg tłuszczu skóry. Tragedia. I tak wygląda mój garnek z rosołem. Właściwie jeszcze rosołu nie ma, ale z tego wszystkiego będzie przepyszny rosół. Mamy tutaj dużo mięsa, dużo marchewki, pietruszki, seler, por, koperek, natka pietruszki, przypieczona cebula, kawałek kapusty białej. To chyba wszystko. Ziele angielskie, liść laurowy, pieprz w kulkach. Pychota będzie, pychota. No i ostatnio widziałam na TikToku przepis na rosół wege, bez mięsa. No i jestem ciekawa, jak właśnie taki rosół smakuje. W najbliższym czasie taki przygotuję i może nawet nagram odcinek z przygotowywania tego rosołu, oczywiście z przepisu z internetu. I będę na żywo próbowała. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie tego typu film, czy też nie. Ja taki rosół przygotuję tak czy inaczej, no ale jestem ciekawa, czy chcecie, abym zrobiła z tego film. Także piszcie. No i tak oto po 5 godzinach rosół jest już gotowy. I nie musicie nam życzyć smacznego, bo i tak wiem, że smacznie będzie. Jestem u Kevina, to mogę mieć pieska, więc korzystam z okazji, myję Teddyka, kochani. W wannie Teduś się nie stresuje, a pod prysznicem jest to dla niego bardzo nieprzyjemna czynność. Tutaj ma wygodę i komfort, więc myjemy pieska, bo już trzeba. Jestem obraz. Cegielnia na 14 chyba. Liftmat po prostu napisz. Kochani, jesteśmy w aucie. Paulina wreszcie jest w domu w ogóle, bo była tak, cały czas u Kevina. Teraz jest w domku i wiecie co zrobiła? I wyciągnęła mnie na badania krwi. Ja nie jestem, znaczy nie tyle, że nie jestem zwolenniczką, oczywiście zwolenniczką jestem i uważam, że należy to robić, ale akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to się do tego nie zmuszam. O, to nawet zmusza nie chodzi, że Paulina. To nawet nie chodzi, że zmuszasz, ty po prostu się rękami i nogami zapierasz. Po co do lekarza? Ja do lekarza nie będę chodzić, a co jak mi powiedzą, że jestem chora? To jest typowy tekst mojej mamy i ja powiem wam szczerze, że też coś takiego przejęłam, że ja mam takie, o Jezus, boję się wyników, bo może jestem chora, ale mam takie, że muszę się zbadać, żeby się dowiedzieć, że coś jest nie tak, w razie czego, żeby reagować od razu. A ja wolę po prostu zamykać oczy. Nie widzę, nie widzę. No ale idziemy na badania krwi, zrobimy sobie takie całościowe. Ej, znaczy całościowe badania krwi. Tyle, ile będzie można, to tyle zrobimy. No takie całościowe, tak. No tyle, tak. Ile będzie można, tyle tak. Zrobimy. I sprawdzimy, czy jesteśmy zdrowe, czy też chore. Znaczy, ja myślę, że chora nie jestem, ale zastanawiam się, czy jakieś rany mi może nie mam. No bo to wiesz, nie wiesz. Dobra, kochani, mówiliśmy o tym od wakacji i nareszcie to robimy, to jest sygnał też dla was, żeby się badać, bo trzeba. Może kochani, jestem już w domu, przed chwilą. Zobaczyłam swoje wyniki badań i jestem załamana. Kilka z nich niestety nie jest w normie. Nie konsultowałam się jeszcze z lekarzem, z żadnym specjalistą. Prawdopodobnie pojadę w poniedziałek, kiedy będą jakieś miejsca. Zaraz będę próbowała się zapisać do specjalistów właśnie. Ale wydaje mi się, jakby sumując wszystkie te badania, które wyszły mi źle i łącząc to w jakąś tam całość, próbując się doszukać jakiejś odpowiedzi, sięgając raczej tak rozsądnie do internetu, po prostu żeby się dowiedzieć, co to może być, nie mówiąc od razu, że umieram ani z tych rzeczy, jaka może być przyczyna tego, że są one nie w normie. I wydaje mi się, znaczy są dwie możliwości. Albo będę miała problemy z wątrobą, bo tak wynika z dwóch parametrów, które mam niestety złe. No albo wczesne stadium Hashimoto, choroby tarczycy.
Szczerze powiedziawszy, chyba wolałabym, żeby to było to drugie, niż żeby to dotyczyło wątroby. Oba mam w porządku, więc żadnego żadnego zapalenia w organizmie nie ma, stanów zapalnych i tak dalej. No ale ogólnie no, nie jest w porządku. Myślałam, że może mi wyjść jakaś anemia, bo nie suplementuję raczej nic. Nie chciałam tego robić na własną rękę, czasem tylko witaminę B. Tak, są to tabletki, które są gdzieś tam zawsze ze mną. Jedynie witamina B, ale nic więcej. Mam nadzieję, że to po prostu nie będzie nic poważnego. Powiem wam szczerze, że się naprawdę tego nie spodziewałam i że bardzo się tym stresuję. Najlepsze jest to, że byłyśmy właśnie na pobieraniu krwi i mówię, czy wątrobę też zbadać. Pani powiedziała, nie, jesteś jeszcze młoda, a teraz się okazuje, że no nie ma innej opcji, wątrobę muszę zbadać. Żeby się dowiedzieć po prostu, czy faktycznie to jest wątrobowe, czy hormonalne. Większe prawdopodobieństwo jest, że będzie to dotyczyło hormonów, dlatego że brałam antykoncepcyjne tabletki i mówiłam wam, że mam problem z miesiączkami i tak dalej, ale no nie badałam się. Więc jest to prawdopodobne, że przez to, że moja gospodarka hormonalna była całkiem zaburzona, będzie to coś z hormonami i mam naprawdę nadzieję, że to będzie o to chodziło. Powiem wam szczerze, że jakbym wcześniej wiedziała, że te tabletki antykoncepcyjne tak mogą zaburzyć działanie mojego organizmu i w ogóle, to bym się po prostu na to nigdy nie zdecydowała. Jak będziecie brali antykoncepcję, to nie tak jak ja, bo mi nikt tego nie powiedział, że najlepiej zrobić badania hormonalne przed i do tych hormonów dostosować antykoncepcję, tylko po prostu poszłam, została mi przypisana i tyle, i ją po prostu jadą przez ponad dwa lata. No i mam nadzieję, że to po prostu będzie związane, nie wiem, że to będzie po prostu coś błahego, że to nie będzie ani jedno, ani drugie, ale z dwojga złego wolę chyba te hormony. No a później właśnie do endokrynologa, jeżeli wyjdzie, że to nie jest problem wątrobowy. Z wątroby. Niezła jazda, powiem wam. Nie ma akurat rodziców w domu, musiałam wygadać. Nie chcę przez telefon im tego mówić, bo ich zestresuję. Ale sprawdziłam wyniki mamy i wszystkie są w porządku, więc się cieszę, że moja mamusia jest zdrowa. No stres jest niezły. Ten styczeń też nam tak dał w kość. Mówiłam wam, że mamy mini problemy rodzinne, znaczy nie mini, to jest wielki problem, ale że nie dotyczy nas, jest po prostu w naszym otoczeniu jedna właśnie bardzo chora osoba i też się o nią mocno martwimy. Padajcie się dzióbki, to jest bardzo ważne.